Wzgórze zamkowe wypiękniało, są już zielone alejki, ławeczki, platforma widokowa i odrestaurowane mury obronne. Teraz aż miło przyjść, usiąść i podziwiać. Teraz jestem bardzo zachwycona tym, jak tu teraz jest, bo nie spodziewałam się, że tak właśnie to wszystko ma nie zrobią. Bo wcześniej, jak to były te remonty, no to no nie za bardzo było. A teraz właśnie jest bardzo ładnie, spokój jest i może się właśnie zrelaksować, także jest bardzo fajnie. Ludzie potrzebują właśnie jakichś tak też walorów estetycznych i w ogóle to sprzyja rozmowie. No i w ogóle myślę, że też bardzo wzbogaciło to Sanok, bo ogólnie sam się rozbudowuje i to jest no, na pewno bardzo wartościowe miejsce tutaj. Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku od lat marzył o tym, aby wzgórze zamkowe udało się zrekonstruować i stworzyć przed zamkiem odpowiedni klimat. To marzenie, żeby można było wprowadzić ludzi do takiego miejsca, które natychmiast będzie rozpoznawalne jako miejsce warowne, to było moim marzeniem od wielu, wielu lat. Chodziło również o to, żeby sztukę, której mamy tutaj w nadmiarze, wysoką sztukę, połączyć i pogodzić z naturą. Sanok jest właśnie takim miastem, gdzie tej natury jest pełno i jeżeli można odetchnąć od sztuki, odetchnąć od Beksińskiego, wchodzić w atmosferę ikon, a potem wyjść i patrzeć na krajobraz, to jest ta pełna harmonia wewnętrzna, ten pełen komfort dla odbiorcy. Naszym marzeniem oczywiście było również to, żeby dziedziniec żył, żeby tu się działy różnego rodzaju imprezy. I to wszystko jest przed nami. No w tej chwili rośnie trawa, rosną kwiaty i krzewy, to wszystko musi się zakorzenić, więc sanoczanie i turyści muszą być uzbroić jeszcze w cierpliwość. Rekonstrukcja wzgórza zamkowego ma nie tylko wprowadzić turystów odwiedzających wystawę w odpowiedni klimat, ale także sprawić, by dziedziniec żył. Wkrótce kilka dodatkowych zakupów. Jeszcze w tym roku zamierzamy zakupić przenośną scenę, gdyż naszym celem było, aby ten dziedziniec żył, aby tutaj odbywały się koncerty, spotkania teatralne i w związku z tym czeka nas jeszcze kilka zakupów. Jest to właśnie scena, o której powiedziałam, są to gabloty ekspozycyjne, będziemy wreszcie eksponować nasze przepiękne zabytki archeologiczne. Są to krzesła do sali konferencyjnej, no powstały tutaj miejsca do organizacji wspaniałych wydarzeń kulturalnych, zarówno kameralnych w dobudowanych piwnicach zamku, jak też wydarzeń na szerszą skalę właśnie na tym pięknym dziedzińcu. Muzeum Historyczne ciągle się rozwija. W ubiegłym roku została tu oddana jedna z największych atrakcji Sanoka, Galeria Zdzisława Beksińskiego. Galeria cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów, zwiedzających przybywa cały czas. I gdyby nie ta galeria, to obrazy i inne dzieła Zdzisława Beksińskiego pozostawałyby w dalszym ciągu w magazynach, a nie o to nam chodziło. Chcieliśmy się otworzyć na świat. Proszę zwrócić uwagę na to, że organizujemy wystawy za granicą. No, na Beksińskiego był, jest i będzie popyt. Obie inwestycje, zarówno budowę Galerii Beksińskiego, jak i rewitalizację wzgórza zamkowego, udało się zrealizować dzięki unijnym środkom. W ciągu 2 lat do muzeum trafiło 8 milionów złotych. Gdyby nie środki unijne, nie powstałyby w ogóle obiekty, które tutaj widzimy, nie powstałoby skrzydło, nie powstałby ten piękny teren. Nowe inwestycje sprawiły, że muzeum odwiedza coraz więcej turystów, ale też oczywiście koszty utrzymania są większe, a pieniądze z województwa i powiatu takie same. Dlatego też dyrekcja walczy o dodatkowe wsparcie. Od kiedy uruchomiliśmy skrzydło, koszt teraz utrzymania zamku, koszty energetyczne, oprócz tego koszty personelu, który się zwiększył, mamy teraz olbrzymie ekspozycje, te ekspozycje muszą być pilnowane, to podniosło niesłychanie koszty utrzymania całego muzeum. Natomiast dotacje dostajemy takie jak w zeszłym roku, jak 2 lata temu. W ogóle nie wyobrażam sobie, jak my zamkniemy ten rok budżetowy, a przyszły będzie jeszcze droższy, dochodzą podziemia, znowu zwiększają się koszty energetyczne. To wszystko trzeba utrzymać. Jak na razie muzeum na swoją działalność otrzymuje 600 tysięcy złotych z województwa i tyle samo z powiatu. Na normalną działalność brakuje kolejnych 500 tysięcy.